Świadectwa. W dzisiejszej Ewangelii Jan Chrzciciel nie tylko głosił przyjście Mesjasza, ale również żył według tego, co głosił. Swoim życiem, tym, co mówił, gdy ludzie na niego patrzyli, mogli zobaczyć jego prawdziwe świadectwo, świadectwo jego życia. O to też chodzi w naszym życiu, żebyśmy świadczyli naszym zachowaniem, że nie tylko słowami, ale również tym, co czynimy na co dzień, żeby ludzie, widząc nas, mogli ujrzeć to, że naprawdę oczekujemy spotkania z naszym kochającym Bogiem. Ważne też, abyśmy to przyjmowali w pokorze, żebyśmy z pokorą wychodzili do ludzi i świadczyli o Bogu, żebyśmy jak Jan Chrzciciel mogli powiedzieć, że nie jesteśmy godni zawiązać rzemyka u jego sandałów.